U... Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. Czas najwyższy, aby sprawdzić, co słychać u pani Heleny, Joanna Kołaczkowska, państwo wiedzą, z kabaretu hrabi, no ale ciągle, jak usłyszymy, Tadeusz się gdzieś zawieruszył. Jeżeli 7 sierpnia 1627 roku w V wojnie polsko-szwedzkiej rozpoczęła się nierozstrzygnięta bitwa pod Czewem, również 7 sierpnia w IV wojnie, wojnie polsko-rosyjskiej w 1655 roku rozpoczęła się bitwa o Wilno. I jeżeli 7 sierpnia 1702 roku, w trzeciej wojnie północnej, wojska szwedzkie zajęły Kraków, czy wobec tych faktów, i jeżeli to wszystko się wydarzyło, jesteśmy w stanie przewidzieć, dlaczego, kiedy, w jakich okolicznościach zaginął Tadeusz. Jeżeli nikt nie był w stanie przewidzieć, jak się te wojny rozpanoszą, jak się napatoczą, jak to się potoczy. Jeżeli nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nagle wszyscy są zaskoczeni, tu ktoś ginie, tu, tu ściele się trup, tu pada ktoś, tu ktoś nie pada, tu kogoś wynoszą, tu wnoszą, tu podają herbatę. Jeżeli nikt nie był w stanie tego przewidzieć, to jak ja, jako ja mam pewność, że Tadeusz yy, wróci, lub czy w ogóle jeszcze gdzieś odpoczywa, żyje, czy żyje, czy oddycha? Nie, nie wiadomo. Ja przecząsnam wszystko, przecząsnam góry, polskie góry, wszystkie góry przecząsnam. Jak coś wchodziło do naszego kraju, jakiś kawałek górki wyszą, sprawdziłam. Przecząsnęłam, e, przecząsnęłam wschód, przecząsnęłam, przecząsłam zachód, wszystko przecząsa Wszystko tu, tego, tu sprawdziłam tego ośmego, zostało mi jeszcze pasmo nadmorskie. No i ileż można szukać, no ileż można tego. No nic, no nic, będę obserwowała, będę obserwowała. No nie wiem, a może ja sobie zorganizuję kogoś nowego, może coś zorganizuję drugą taką pierdałę, po prostu. No przecież to wszędzie są, wszędzie, wszędzie widuję, bez przerwy się potykam. Oni gdzieś stoją, bez, bez przerwy czegoś nie potrafią zrobić. Widzę jak coś wkręcają, coś tego, to coś biegną, płaczą, piszczą. No przecież to tylko brać i, i organizować. Na grze. Ale co zrobisz? No jak nie wróci to co zrobisz? Nie zrobisz. Oka nie wyjmiesz, no, Wyjmiesz oko, nie wyjmiesz oka.